Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku Zrozumieć kryzys, wojna w Ukrainie. Program, w którym rozmawiamy o różnych aspektach tego, co od kilku tygodni dzieje się za naszą wschodnią granicą. Sytuacja dotyczy każdego z nas i jej skutki odczuwamy na wielu płaszczyznach i ekonomicznej, i politycznej, i społecznej. Dzisiaj porozmawiajmy o perspektywie psychologicznej. Moimi gościniami dzisiaj są dr Marlena Stradomska, psycholożka, psychoterapeutka, suicydolożka z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Oraz Marzena Bichta, psycholożka, psychoterapeutka z poradni psychologicznej UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry, ja się nazywam Magdalena Bis, jestem psycholożką, psychoterapeutką, na co dzień koordynuję pracę Biura Rozwoju Kompetencji UMCS. Na początek chciałabym skupić się na osobach, które przybywają do nas za wschodniej granicy. Wiemy już o przynajmniej 1,5 miliona osób, które przekroczyły granicę Polski z Ukrainą, Ukrainy z Polską, ale także z innymi krajami. Co się dzieje? Co takie osoby mogą czuć? W jakim są stanie? Jak moglibyśmy spróbować lepiej to zrozumieć? Myślę, że to jest bardzo złożone pytanie, bardzo złożone zagadnienie. Z uwagi na to, że to nawet zależy od tego, kiedy te dane osoby przekroczyły granicę. Na początku nie będzie tak dużej traumy, nie będzie tak dużego stresu, jak na przykład w tym momencie, kiedy jesteśmy po kilkunastu dniach, kiedy trwa właśnie ten konflikt. Ale niewątpliwie to była sytuacja, kiedy wszystko musimy zabrać z domu, kiedy w ogóle nie myślimy o tym, czy wszystko się przyda, to co biorę. Biorę najważniejsze rzeczy, a mam na przykład jedną torbę i w nią mam cały dobytek swój domu wziąć. Idę też w nieznane. Niektórzy nigdy wcześniej nie byli w Polsce, nie znają języka, mają trudności takie adaptacyjne, ale też mnóstwo psychologicznych. Czy to stres, czy to później już te kwestie dotyczące kryzysu większego, typu później PTSD. Ja się zastanawiam, czy mogłybyśmy powiedzieć, że ta pierwsza faza, o której mówisz, to jest szok, prawda? Czyli ten moment, w którym właściwie większość osób skupia się na działaniu. Czyli reagujemy w taki sposób naturalny, wykorzystujemy mechanizm taki, który mamy go od dziesiątek, setek lat, wyposażyła w ten mechanizm nas natura, ewolucja, czyli uratować życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jak to jest, kiedy jesteśmy w szoku? Różnie. Chyba nie ma jednej właściwej reakcji na szok, czyli na taką sytuację zagrożenia bezpośredniego życia i zdrowia. Myślę, że każdy z nas reaguje różnie. Można płakać, można zaprzeczać, można krzyczeć, można spać, można nieadekwatnie się zachowywać. Można czuć taki fizjologiczny lęk, kiedy nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Każdy w naszym życiu pewnie doświadczył różnego rodzaju strachów i lęków. I czasami siebie zaskakujemy w tym, jak reagujemy, więc można sobie wyobrazić tylko, jak różne zachowania mogą, jak różnych zachowań możemy doświadczać w takich sytuacjach zagrożeń. Też myślę, że każdy z nas ma jakieś zasoby, z którymi ta sytuacja traumatyczna nas zastaje. Im więcej zasobów, tym można by powiedzieć, że potencjał do tego, żeby sobie poradzić z traumą, jest większy. A im mniej tych zasobów różnych, tak, takich emocjonalnych, psychologicznych, społecznych, to przewidywać by można, że ta reakcja będzie bardziej dewastacyjna dla naszego życia, funkcjonowania, zdrowia. O tym można by pewnie snuć wiele opowieści, tak? O tym, z czym możemy się spotkać. Na pewno nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Szczególnie my, kiedy obserwujemy trochę z boku, oczywiście współczując i towarzysząc w cierpieniu, ale
też możemy być sami bardzo zaskoczeni tym, że pewnie sami też nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć swojej reakcji, tak, na czyjeś zachowania takie w traumie. Ja tak pomyślałam, bo tutaj padły takie kilka bardzo ważnych słów, które przez ostatnie tygodnie szczególnie w przestrzeni publicznej się pojawiają, czyli szok, stres, trauma. Ja bym chciała też to trochę rozróżnić i też, żebyśmy porozmawiały o tym właśnie, jak tak konkretnie przejawiają się, czy to, co możemy obserwować, bo szok, stres, trauma to są pojęcia psychologiczne, prawda? To są pewne konstrukty, my możemy sobie nazywać stan, w którym ktoś się znajduje, ale to, co my możemy zaobserwować na zewnątrz, to jest to, w jaki sposób się dane osoby zachowują, przeżywając to, o czym mówimy. Czyli szok to by była ta pierwsza faza, kiedy to, o czym mówiłaś, że muszę zadziałać. Uruchamiają mi się mechanizmy, tak, mam siłę, a dopływ adrenaliny powoduje, że w ciągu tych kilku czasami godzin jestem w stanie spakować się do jednej walizki i wyruszyć, szukając bezpieczeństwa. Albo nie. Albo nie. Albo ten szok jest tak duży, że doświadczamy zamrożenia. Czyli... Tak, też może być, tak. Zamarcie w jakimkolwiek działaniu. Tak nieadekwatnie wydawałoby nam się z boku, no ale mamy też taki atawistyczny mechanizm stuporu, czyli znieruchomienia w tak silnej sytuacji stresowej. Przypominające jest to zachowanie, przypomina zachowanie zwierząt, które udają, że są martwe, kiedy to zagrożenie jest wielkie. Tak? Udawanie, że jest się martwym, może wręcz uratować moje życie. No i my jesteśmy wyposażeni ciągle w ten sam mechanizm ratowania życia w takich sytuacjach zagrażających, więc to nie tylko szok nie zawsze się objawi nad aktywnym działaniem. Czasami może się objawić totalnym zamarciem. Oczywiście. Czyli walcz, uciekaj albo znieruchomij. Znieruchomij. Sobie myślę też, że wiele osób zaczęło, tak jak my widzimy groźnego psa, widzimy, że on jest groźny, ma pianę w pysku, no to jedyna nasza reakcja jest taka, znaczy nie jedyna, ale często jest taka, że my zaczniemy uciekać. Ale wyobraźmy sobie, kiedy mamy taką trudność i jak my później funkcjonujemy. My nie mamy totalnie siły na to, żeby funkcjonować. Potrzebujemy chwili na to, żeby odpocząć, żeby się zregenerować. Tutaj działa ten mózg gadzi, o którym też powiedziałam. Powiedziałaś też o tym, jak my możemy zobaczyć ten stres, jak my możemy zobaczyć ten lęk. To ja sobie myślę, że to jest strasznie trudne, nawet z perspektywy specjalisty, bo ja mogę bardziej zobaczyć atak paniki, na przykład, kiedy osoba mi się zaczyna hiperwentylować, kiedy się dzieje z nim coś złego, kiedy traci przytomność, ja wtedy to zauważę. A niektórzy, tak jak mają pięknie, oczywiście ironicznie, rozwinięte mechanizmy obronne, które były bardziej pakowane do środeczka przez 30-40 lat, to dlatego na przykład te osoby, tak jak ty powiedziałaś, zostają w danym miejscu, bo myślą, że na przykład coś się takiego nie wydarzyło, nie przyjmują tego do wiadomości. Czyli zaprzeczenie. Tak, wyparcie, zaprzeczenie. Oczywiście, że tak. Więc tutaj tych kwestii indywidualnych będzie bardzo dużo. I to jest ta skomplikowana praca, bo my do każdego pacjenta musimy podejść inaczej. Ja myślę sobie w kontekście tego, o czym mówicie, że w takim razie rozumiem to tak, że z jednej strony to, co my obserwujemy na zewnątrz, będąc w kontakcie, bez względu na to, czy ten kontakt wynika z tego, że przyjmujemy w swoim domu rodzinę, bądź też osoby uchodźców, czy pomagamy jako wolontariusze, czy w innych okolicznościach staramy się wesprzeć te osoby, te zachowania mogą mieć, to jest cały kalejdoskop, że czasami nawet brak zachowania, brak jakiejś aktywności może być dla nas informacją, że coś się dzieje, że to nie oznacza, że ta osoba nie jest w szoku, nie przeżywa traumy. Oczywiście, że tak. Tylko ma taką swoją indywidualną, specyficzną reakcję. Ja bym trochę też uważała, też z takim, może to jest złe słowo, ale na razie innego nie jestem w stanie znaleźć, oczekiwaniem trochę naszym,
co do rozmiaru, co siły przeżyć traumatycznych, które tutaj wraz z tym przekroczeniem granicy, ucieczką przed wojną, tutaj się jakby no oczekujemy, że będziemy mieć z nimi do czynienia. Oczywiście my musimy mieć z tyłu głowy też to, że będzie trudno, ale ja bym też trochę uważała z takim, nie wiem, gdzieś przeczytałam takie zdanie, żeby uważać z przeromantyzowaniem wojny i traumy, żebyśmy też w swoim takim współodczuwaniu za bardzo też nie dzielili się swoim lękiem, tak, i swoim strachem i swoim współodczuwaniem tego cierpienia, które jest tu niesione, bo niechcący możemy zwrotnie oddać nasz trud, nasz strach tym, którzy wystarczająco go mają dużo. Więc no oczywiście no, dobrze jest mówić o traumie i dobrze, że tu rozmawiamy o szoku i o tym, jak z nim pracować, ale też jakoś ja też potrzebuję, żeby bardziej skoncentrować uwagę na tym, że to, że też no oprócz lęku, no to tutaj pojawia się dużo nadziei, zasobów, tej części dobrej życia, która spowodowała, że jest ruch, że jest jakaś siła, która jest w stanie przezwyciężyć strach, lęk, albo wręcz razem z tym strachem i lękiem iść ku bezpieczeństwu, ku życiu. I tak bardzo potrzebuję, żeby też zaopiekować się tym aspektem, że to nie tylko trauma, ale też no ale też nadzieja, tak? Ja myślę, że to ważne dwa aspekty w tym, co powiedziałaś, że to jest właśnie ten kolejny element tego indywidualnego podejścia, że rzeczywiście ten rozmiar traumy czy poziom stresu, jaki przeżywają dane osoby, będzie różny w zależności od konkretnej sytuacji każdej konkretnej osoby. A druga rzecz, która przychodzi mi do głowy po tym, co powiedziałaś, że to, co dla nas może być ważne, kiedy chcemy wesprzeć i pomóc, to otworzyć się na to, co jest, czyli zrezygnować ze swoich oczekiwań, o czym powiedziałaś, żeby wyjść z tej pozycji, że ja myślę, czy domyślam się, próbuję wyjść naprzeciw, trochę używając takiego już psychoanalitycznego języka, projektując swoje myśli, emocje na te osoby. Czyli to, co moglibyśmy zrobić, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to w takiej pełnej empatii otworzyć się na to, co dana osoba, którą chce wesprzeć ze sobą niesie. Ja myślę, że ta osoba, którą wspieramy jakkolwiek, to jest dla nas biała karta, tak czy siak. Czy to będzie właśnie taka nasza projekcja, no do tego nie możemy dopuścić, bo za dużo byłoby lęku, stresu i jeszcze tego, że my bardzo chcemy komuś pomóc. Ale też chciałabym zwrócić uwagę na komunikację. Bo jeżeli osoba jest, powiedzmy, ma ten stres w sobie, siedzi sobie cichutko, to nie znaczy, że ona tych różnych wewnętrznych swoich rozterek nie ma w tym momencie. Ale z drugiej strony nie idźmy do niej, nie pocieszajmy na siłę, nie próbujmy rozweselać, bo to może nie jest akurat to miejsce, mimo że ta nadzieja jest ważna. Ale jednak mimo wszystko dajmy sobie troszkę poprzeżywać. Nie mówmy, tak jak w depresji, to jest podobna sytuacja, nie mówmy, weź się w garść, inni mają gorzej, inni jeszcze zostali. No absolutnie nie, my tego nie możemy robić i to jest taka nasza odpowiedzialność, taka ponad to, co myślimy. Myślę, że to jest taka ważna sprawa, kwestia, żeby o tym pamiętać. To też jest tak jak myślę o tym, o czym rozmawiamy, że właściwie na tym etapie, jeśli chodzi o takie wsparcie psychologiczne w takim pierwszym kontakcie, każdy może pomóc. To myślę, że praca psychologów, terapeutów jeszcze przed nami w najbliższym czasie, przez długie tygodnie, miesiące, myślę, że w niektórych przypadkach lata, ale to, czym mówimy, to wsparcie i może zaakceptowanie danej osoby z jej przeżyciem tej sytuacji dokładnie taka, jaka ona jest. Ja myślę tutaj też o takich konkretnych zachowaniach. Są osoby, które będą dużo spać, są osoby, które będą miały kłopot ze śnieniem.
przyjęciem. Są osoby, które będą chętnie na przykład jadły, a będą takie, które nie będą chciały jeść. Takie, które będą chciały opowiadać o tym, co się z nimi dzieje, co przeżyły, skąd przychodzą, a będą tacy, którzy nie będą gotowi do tego, żeby o tym opowiadać. No właśnie. Ja myślę, że to, co ważne, to żeby tylko zobaczyć, czy nie ma nadmiarowości w każdej z tych reakcji, tak? Dopóki zachowanie jakby nie jest niebezpieczne dla samego, dla kogoś, kto to przeżywa i dopóki nie jest nadmiarowe, no to warto i trzeba po prostu to uszanować. Indywidualny sposób reagowania. Niepokojące jest wtedy, kiedy coś wymyka się spod kontroli, kiedy zachowanie przekracza granice jakiegoś wewnętrznego bezpieczeństwa, tak? No, kiedy tego snu jest tak dużo, że oprócz snu nie ma aktywności, tak? Kiedy ta aktywność jest tak duża, że oprócz aktywności nie ma snu, tak? Kiedy jedzenia jest tak dużo, że nie ma miejsca na przetrawienie i odwrotnie, więc taka bliska jest mi taka rola życzliwego obserwatora, z taką uważnością na to, czy czegoś nie jest za mało, czy za dużo. Tak? A to jest bardzo ważny wątek, o którym mówisz. Co wtedy, jeżeli zwrócimy uwagę, że jest taka osoba, która według naszej obserwacji wymagałaby interwencji? Ja może jeszcze powiem o pierwszym wsparciu psychologicznym, pierwszej pomocy psychologicznej. I mimo, że nazywa się to psychologiczną, to nie musi to być psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy. To może być każda osoba i to też jest ważne, żeby na początku otworzyć się na to, że ja mogę z kimś porozmawiać, że ja mogę wesprzeć. Jeżeli ja mam na to otwartość, mogę przytulić, jeżeli ktoś tego potrzebuje, pobawić się, zapytać, zanimować czas. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Poza tym, jak przyjeżdżają do nas dzieci, to one naprawdę nie potrzebują nic innego oprócz zabawy. Do tego też dążymy w różnych placówkach. To jest szalenie ważne. Ale jeżeli się pojawia jakiś kryzys, jeżeli się pojawia właśnie czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, to wtedy my dopiero wchodzimy jako ci profesjonaliści na tą główną scenę i dopiero wtedy my jesteśmy potrzebni. A wcześniej dajmy sobie też tą możliwość, żeby porozmawiać, żeby się otworzyć, że to nie od razu tylko do psychologa, że psycholog tutaj pomoże. Nie, wystarczy uśmiech, wystarczy życzliwość i taka też możliwość, żeby otworzyć się na to nowe. Nie zawsze to musi być w takich ciemnych barwach. Tak jak mówimy o depresji często, to mówimy o czarnym psie depresji, że to wszystko jest mocno już w tych szarych barwach, ale tu już mówimy o jednostce chorobowej. Tutaj mamy może dla niektórych tylko kryzys sytuacyjny, że nagle musieli się gdzieś przeprowadzić. Nie muszą zawsze tego traktować jako traumę. To jest też ważne, żeby tych profesjonalistów zachować na później, kiedy naprawdę będą potrzebni w danym momencie. Czyli to, co możemy robić, tak próbując zebrać to, o czym mówimy, to no, przede wszystkim wykorzystujemy no, największą siłę też w psychologii, jaką jest wsparcie, bycie z innymi i budowanie poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście. Czyli jesteś tutaj jest bezpiecznie i możesz się teraz sobą zająć, a my ci w tym pomożemy. Właśnie to sobą zająć, bardzo ważne. Możesz się sobą zająć. Myślę, że w tym pomaganiu, do którego rzuciliśmy się we wspaniałym zrywie, jest to wzruszający bardzo zryw, musimy pamiętać o tym, żeby też nie odbierać sprawczości tym, którzy jej teraz tym bardziej potrzebują, tak? Bo największym źródłem traumy jest poczucie bezradności wobec sytuacji, która nas dotyka. Więc też warto uważać, żeby swoją chęcią pomocy nie odbierać możliwości zajęcia się swoim życiem przez tych, którzy potrzebują właśnie tej sprawczości, włączenia się do zwykłej rutyny życia, żeby odzyskać poczucie kontroli i takiego zarządzania swoim życiem. Więc to, co możemy zrobić, to dać bezpieczne miejsce i tak jak tylko to się da, włączyć naszych gości w rutynę naszego życia. Dzieci włączyć w szkołę, w zabawę, dorosłych włączyć w
pomoc, którą oferujemy, tak, włączyć w pracę, włączyć w działanie, żeby też tej sytuacji dać naszym gościom poczuć, że też są potrzebni, że nie są obciążeniem, że, bo to jest też dodatkowy element trudu, tak? Kiedy mam poczucie, że nie wiem, komuś zawadzam. To jest też taka trudna sytuacja, kiedy zapraszamy gości do swoich domów. To warto po prostu uznać, że włączają się tak samo w rytm naszego życia, w rutyny robienia śniadań, obiadów, kolacji, prania. Tak, ja bym chciała jeszcze coś tutaj wtrącić, bo to jest bardzo ważne. Goście, to są nasi goście. To są osoby, które przychodzą, ale to nie trzeba od razu włączać ich całkowicie do polskich tradycji. Fajnie, jakbyśmy się tutaj uzupełniali, gdyby była ta autonomia tej osoby. Gdyby to nie było jakby zabranie, oprócz tego, że w tym momencie nie mogę wrócić, to jeszcze tego wszystkiego, co ze sobą zabrałam, o tych zasobach, o których mówiliśmy. To jest podstawa, czy w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, czy w ogóle w szukaniu u siebie jakichś pozytywów, tego, co ja mogę zrobić, jak mi się objawia to poczucie sprawczości mojej życiowej, to jest naprawdę niesamowicie ważne. To w takim razie no, życzę nam wszystkim tego, żebyśmy mieli w sobie, znaleźli w sobie siłę i otwartość, żeby wspierać osoby, które przybywają do nas. I dziękuję Wam bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.